Cześć! Tu Isia z wylewanyobrazy.pl i dzisiaj kontynuuję moją serię szczęśliwych kolorów na każdy dzień tygodnia w Tajlandii. Kolorem podstawowym jest pomarańczowy. Do tego mam złoto, magentę i burnt umber. Moje farby są Art Creation, zmieszane jedna część farby, jedna część Renaissance Pouring Medium i jedna część wody. Brązowego mam trochę więcej. Pomalowałam moje podobrazie na wszelki wypadek. I teraz tak, floating cup, czyli ułożę moje kolory w kubku, potem zrobię, przewrócę, zrobię dziurę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, to zabieram się za układanie mojego kubka. Zacznę od brązowego. Zresztą sami zobaczycie. Między każdą warstwą kolorów dodaję troszeczkę brązowego. Żeby było mi łatwiej, użyję tekturki, żeby przewrócić mój kubek. Ale płynie. Innym sposobem jest zrobienie dziur w kubku, zanim naleje się farby, i zaklejenie ich taśmą, na przykład malarską. Bąble opalę. Tutaj nie ma silikonu, tutaj nie ma niczego, jak sami widzieliście. Mam nadzieję, że nie są za gęste te farby. Kompozycja. Czemu tak? Bo tu jest złoto i ja nie chcę się tego złota pozbyć. Czyli zrobię sobie taki mały flow extender. Może następnym razem powinnam wylać po prostu brązową farbę. I zaraz to pewnie zrobię. Zawsze. Ale to zawsze, jak coś takiego robicie, pamiętajcie, żeby nigdy nie przenosić kubka nad obrazem. To znaczy zawsze robić to naokoło, bo nie ma nic gorszego, niż nakapać sobie na środek kompozycji, która Wam się podoba. Wiecie, że jestem fanem flow extendera. Okay. Jak się od razu inaczej porusza tu, gdzie jest farba,
piękne. To mi się najmniej podoba. Szybciutko to. Jakie cudowne. Wracam z farbą. I hop. No po prostu wow. Chyba to jest jakiś farfocel. Wszystko miałam przygotowane. Tylko nie pensetę. Przepiękne. Przepiękne. Opalę szybciutko, bo widzę bąble powietrza. Nie wiem, skąd mi się ten zielony wziął, ale przepiękny, przecudowny. To będzie piękne, świecące cudo. No dobra, słuchajcie. To teraz tylko wyczyścić. Boki. Żeby nie kapało. I zobaczymy, jak to wszystko wyschnie. Obrazek sobie sechł, a mnie męczyło, skąd się na tym obrazku wziął zielony. I dopiero po dłuższym zastanowieniu dotarło do mnie, że przecież Azo Yellow Deep ma w sobie pigment PY74, czyli żółty, a Burnt Umber ma w sobie pigment BK11, czyli czarny. A jak wiadomo, żółte pigmenty z czarnym pigmentem mogą dawać zielony. I co? I zagadka się rozwiązała. Ale za to reszta obrazka no wyschła cudownie. No po prostu miodzio. To znaczy ten zielony fragment też wyschł fantastycznie. Te kolory są takie mocne, takie żywe. No po prostu... Popatrzcie, jak jeden kolor przechodzi w drugi. Przypominam, tylko Burnt Umber jest kolorem całkowicie kryjącym. Magenta jest zupełnie transparentna, a Azo Yellow Deep i złoty są półtransparentne, półkryjące. Także to, że widać, co jest pod spodem, jest absolutnie naturalne. No i do tego to Pouring Medium, czyli 50% woda, 50% Renaissance Pouring Medium. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to cudownie wygląda. Nie spodziewałam się, że można takie efekty uzyskać, bo nie przyszło mi wcześniej do głowy, żeby mieszać czyste Pouring Medium sklepowe po prostu z wodą. Jeśli podobał Ci się ten film, no a kciuka w górę i subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. Staram się wylewać co najmniej raz w tygodniu. Tak wygląda czwartek z serii Szczęśliwe kolory tajskiego tygodnia, wylewany techniką Floating Cup, czyli pływającego kubka. Do zobaczenia w następnym odcinku!